66-letni legniczanin przebywał w Centrum Chorób Płucnych we Wrocławiu. Wyniki jego testu rano wykazały zakażenie koronawirusem. Kilka godzin później legnicki sanepid poinformował o śmierci mężczyzny. Najpierw z samego rana otrzymaliśmy wyniki mówiące właśnie o tym, że mamy drugi zdiagnozowany przypadek koronawirusa na terenie tym razem miasta Legnicy. No i około godziny 10 dotarła również do nas informacja, że ten pacjent nie żyje. Mężczyzna od 14 lutego hospitalizowany był we wrocławskim szpitalu. To właśnie tam doszło do zakażenia. Jest to właśnie taka specyficzna sytuacja, kiedy jeden z członków personelu został zakażony koronawirusem, no i niestety przeniósł zakażenie na pacjentów i część z tego, co mamy informację, personelu tego szpitala. Sanepid jednak uspokaja. Od dłuższego czasu nikt z legniczan nie miał bezpośredniego kontaktu z chorym mężczyzną. Jest to osoba, która od 14 lutego przebywała w Dolnośląskim Centrum Chorób Płucnych we Wrocławiu. Od tamtej pory w ogóle nie miała możliwości, że tak powiem, przebywania tu na terenie Legnicy. Natomiast też ważna informacja dla mieszkańców Legnicy, że od dnia 8 marca ta placówka, ten szpital wprowadził zakaz odwiedzin również członków rodziny. Także również nie było takiej sytuacji, że członkowie rodziny mogli zakazić się od tego pacjenta. Nie jest też jasne, czy bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny była choroba COVID-19. Wiemy, że jego stan ze względu na inne dolegliwości od dłuższego czasu był ciężki. Czekamy na opinię lekarzy w tej sprawie.